Dlaczego moi rodzice się rozwiedli, kiedy byłem mały? Dlaczego, jak pamiętam, dom rodzinny to były ciągle kłótnie matki z ojcem, kiedy się budziłem? Dlaczego byłeś z był alkoholikiem? Dlaczego? Powiedz mi, ty jesteś wszechmogący. Dlaczego miałem piekło w domu? Dlaczego mąż mnie rzucił? Dlaczego mnie wujek molestował? Dlaczego to wszystko przeżywałem? Przecież tyś mnie stworzył, puściłeś na ten świat jako dziecko. Odpowiedz mi, dlaczego? Czy myślisz, że Pan Bóg powie, to ty się mączysz? Zamknij się, zamknij buzię, nie ma... Najprawdopodobniej Pan Bóg powie, nareszcie, nareszcie ze mną gadać. nareszcie jesteś sobą. Oby przychodzimy do kościoła, wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, wszystko, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Aha, tylko Tyś jest Panem, a komputera nawet nie wyłączyłem, że jak wrócę, żeby od razu go rozgrzanego. Przyjdź do Boga i powiedz tak, nudzi mnie msza, chce mi się seksu, nie cierpię kleów i w ogóle to bym miał ochotę coś wysadzić w powietrze. Tak jest stan mojego serca na 23 grudnia godzina 19.30. Czy myślisz, że Pan Bóg wynocha? Mówi pogadajmy, czy to są dobre pomysły na życie.